To z racji niedługiego czasu zacznę od razu czytać i tak. Księgozbiór Biblioteki Kapitulnej Płockiej w stanie opisanym w dwudziestoleciu międzywojennym liczył około 150 woluminów obejmujących rękopisy pergaminowe i papierowe. Najpełniejsze opracowanie jego zawartości poczynił Adam Wetulani w latach 30. XX wieku. Opisując szczegółowo zawartość ponad 90 zachowanych do tego czasu rękopisów. Skupił przy tym uwagę szczególnie na księgach zawierających utwory o treści prawniczej. Badacz nie odnotował w Księgozbiorze Płockim żadnych dzieł świętego Tomasza z Akwinu, choć nie można wykluczyć, że to mogło się znajdować, jeśli nie w grupie rękopisów nieobjętych opracowaniem, to w obrębie księgozbioru dostępnego w diecezji płockiej między XIII a XX wiekiem. Zwłaszcza, że duchowość dominikańska na Mazowszu była obecna niemal od samego początku istnienia zakonu. Jeden z pierwszych klasztorów dominikańskich w Polsce został założony właśnie w Płocku około 1234 roku po kanonizacji świętego Dominika. Przebłyskiem zainteresowania teologią świętego Tomasza, choć bardzo okazjonalnych, są znajdujące się w jednym z rękopisów płockich wypisy z dzieł Akwinaty, sporządzone w 1281 roku w Orvieto, a należące do najstarszych w Europie. Rękopis MS-17, w którym znajdują się wypisy z dzieł świętego Tomasza z Akwinu, był blokiem introligatorskim złożonym z dwóch dzieł prawniczych. Goffreda de Trano, Super Summa Titulis Decretalium, napisanej w 1241-1243 oraz Tancreda z Bologni Ordo Judicarius, ukończony po 1216, opatrzonych glosami, a połączonych i obłożonych dodatkowymi składkami zawierającymi krótsze utwory o charakterze prawniczym i teologicznym oraz dokumenty dotyczące uposażenia i praw katedry i kapituły płockiej w XIII wieku i na początku XIV wieku. Zawartość ta jest decydującym argumentem za przynależnością rękopisu do Biblioteki Biskupstwa Płockiego, a ze względu na treść niewykluczone, że była to księcka należąca bądź do biskupa płockiego, bądź do prepozyta, bądź do dziekana, w kwestii których leżały poszczególne zagadnienia. Kwestia jest jeszcze do ustalenia. Losy kodeksu MS-17 po wywiezieniu go z Płocka w 1941 roku są do dzisiaj nieznane. Fizyczny brak rękopisu do pewnego stopnia rekompensują opracowania przygotowane przez przedwojennych badaczy Wojciecha Piętrzyńskiego, Bolesława Ulanowskiego i Adama Wetulaniego. Pobieżne przedstawienie treści wypisów, czasem włącznie z incipitami lub eksplicitami poszczególnych zapisek, podał w swoim opracowaniu Ulanowski. Za uznaniem ich za jedną grupę przemawia ich treść teologiczna, odrębna od innych glos odnoszących się do prawa rzymskiego i kanonicznego, a także ich umiejscowienie w kontekście przy uwzględnieniu kontekstu, jakim jest rozmieszczenie wszystkich części składowych rękopisu. Niestety badacz nie zidentyfikował rąk pisarzy dla wszystkich zawartych w kodeksie MS-17 tekstów, a podane przez niego datowanie w wielu miejscach należy uznać za nieprecyzyjne. Wypisy, które można wiązać z dziełami świętego Tomasza z Akwinu, dzielą się na dwie grupy. Jedną stanowią zapiski wpisane na kartach 16 i 16 V, na karcie 221 V po zakończeniu utworu Goffreda de Trano oraz na karcie 227 V. Drugą grupę stanowią dwie glosy w utworze Goffreda de Trano umieszczone na kartach 180 V, 181 R oraz 211 V i 212 R. Ulanowski wyraźnie wskazuje, że wpisano je tą samą ręką, co bóle mendykanckie, o których jeszcze powiem. Bezpośredni kontekst do tych sześciu wpisów stanowią jeszcze trzy teksty. W oparciu o przesłanki paleograficzne należą do nich bóle Innocentego IV i Marcina IV dla franciszkanów, a także w oparciu o tematykę i względy datacyjne. Dobra, dzięki. Względy datacyjne znajdujące się na karcie 3V, będące w formularzu modlitwy wyznania grzechów. Ulanowski wskazuje na obecność dwóch glos w dziele Goffreda, wpisanych ręką jednego glosatora. Sama osoba wpisała je do rękopisu wraz z wyciągami z bóli Innocentego IV 1254 i papieża Mikołaja IV z 1281 roku. Badacz podał jednak tylko incipity glos i tytuły w sumie Goffreda, do których się odnoszą. Ze względu na ich tematykę i możliwość przypisania ich autorstwa świętemu Tomaszowi należy połączyć je z czterema przywołanymi wyżej wypisami.
Pierwszą z glos jest glosa do punktu De penitentia et remissionibus, dystynkcja publica penitentia credicitur. Ulanowski podaje incipit glosy, utrum confessia sic necessaria vel voluntaria, i wskazuje, że stanowiła ona obszerne objaśnienie do dystynkcji o publicznej pokucie w sumie Goffreda de Tam. Podany przez badacza incipit współbrzmi z tytułami artykułów zawartych w dwóch dziełach świętego Tomasza. Po raz pierwszy pojawia się w komentarzu do czwartej księgi sentencji Piotra Lombarda. Obecny tam artykuł w księdze czwartej, dystynkcja 17, kwestia trzecia, artykuł pierwszy, zatytułowany Utrum confessio sit necessaria absolutem, jest bardzo obszerny. W żadnym razie nie zmieściłby się w całości na marginesie MS 17. Święty Tomasz powrócił jednak do tematu w Summa Theologiae, gdzie kwestię rozwiązał w zwięzłym artykule Secunda Secunda, kwestia trzecia, artykuł drugi, opatrzonym tytułem Utrum confessio fidei sit necessaria absolutem. Zapewne to ten tekst stał się podstawą do glosy. Kopista zmodyfikował jednak nieco treść incipitu, dodając nieobecną u Tomasza wyrazy verbum voluntaria. Mimo to szukanie źródła w wypisu tego teologa z uwagi na kwestie stylistyczne, tworzenie tytułów w formie pytań rozpoczynających się od wyrazu utrum jest cechą charakterystyczną sumy, jak i wykorzystanie przez autora do sporządzenia wszystkich omawianych wypisów dzieł Akwinaty wydaje się uzasadnione. Druga glosa w dziele Goffreda de Trano do punktu De calumnia terribus, dystynkcji akuzatorum temeritas tribus modis tergitur et tribus penis subicitur oraz dystynkcji piątej tergiversatur quis sit et qualiter puniatur. Ulanowski wskazał, że glosa stanowiła objaśnienie do Cationa Concordia discordantium canonum, część druga, kaput drugi, kwestia trzecia, rozdział siódmy i ósmy, do tytułu De calumniatoribus, a jej incipit brzmiał tergiversari est in universum ha actione desistere nomin petrata abolizione. Autor zapiski dokonał tu złączenia ze sobą fraz z dwóch części kwestii. Występują one w rozdziale siódmym w brzmieniu tergiversari in universum ha actione desistere i w rozdziale ósmym w brzmieniu quinon in petrata abolizione ab accusatione desistit. Cytat z Grecjana można znaleźć również u świętego Tomasza w Summa Theologiae w Secunda Secunda, kwestia 68, artykuł 3, pretereo 2. W brzmieniu tergiversari est in universo ab accusatione desistere, brak tu jednak frazy non impetrata abolizione. Oznacza to, że święto Tomaszowa Suma nie mogła być bezpośrednim źródłem dla autora wpisu DNS 17. Przychodzi na myśl natomiast następujące rozwiązanie. Autor zajrzał najpierw do dzieła świętego Tomasza, gdzie natrafił na odniesienie do dekretu Grecjana, a żeby pogłębić wiedzę, sięgnął bezpośrednio do źródła i w oparciu o nie sporządził glosę wpisaną do Summa Goffreda de Trano. Po tych dwóch glosach następują cztery teksty samodzielne. Pierwszy z nich to tekst zatytułowany przez Ulanowskiego Traktacik o sensach. Ulanowski nie zidentyfikował tego wpisu, podał za to jego incipit et explicit. Incipit quatuor sunt sanctus, explicit et sic comprehendit anabone. Tekst został wpisany po zakończeniu dzieła Goffreda de Trano. Ustęp bez wątpienia odnosi się do egzegezy Pisma Świętego za pomocą czterech sensów: historycznego, alegorycznego, tropologicznego, anagogicznego. Formę pokrewną do tej z MS 17 można znaleźć w dwóch miejscach. Święty Albert Wielki w Summa Theologiae powołuje się na BD czcigodnego i podaje tutaj obszerny cytat. Następnie na przykładzie Jerozolimy zostają po kolei omówione poszczególne tropy. W całym ustępie dzieła świętego Alberta brak jednak słów, które mogłyby odpowiadać eksplicitowi przywołanemu przez Ulanowskiego. Możliwość dodaje natomiast jeden z kwodlibetów świętego Tomasza z Akwinu, mianowicie kwodlibet 7, kwestia 6, artykuł 2. W tym przypadku autor powołuje się na ten sam cytat z dzieła Bedy w części Secontra 2. Następnie omawia w części Respondeo poszczególne sensy, kończąc wykład frazą et sic est sensus analogicus, która w prosty sposób mogła przejść w formę et sic comprehendit ad analogem, obecną w rękopisie MS 17. Tym samym można stwierdzić, że wypis obejmował część Secontra 2 oraz Respondeo przywołanej kwestii. Kolejny tekst samodzielny, wskazany przez Ulanowskiego, został nazwany Traktacik o liczbach. Niestety badacz nie przekazał żadnych informacji o tym wypisie, podając jedynie informację, że był to traktacik o liczbach.
Przy braku rękopisu identyfikacja może wydawać się niemożliwa. Istnieją jednak przesłanki, dzięki którym można jej dokonać w sposób całkiem pewny. Tekst znajduje się w zwartej części bloku rękopiśmiennego MS-17, obejmującego kolejno spis tytułów do dzieła Goffreda de Trano, sumę Goffreda de Trano, wypis ze świętego Tomasza z Fodlibetu VII, kwestia 6, artykuł 2, o sensach. Dalej złożona składka z tekstów De Interdictione Tractatum Hermana Zwinden z Konstytucji Soboru Laterańskiego 1274 roku o możliwości zawieszenia kultu Bożego przez kanoników, rozszerzonej wersji wstępu do aparatu Tancreda oraz wyciągów z bulli papieża Innocentego IV i Marcina IV, a wreszcie interesujący tu traktacik o liczbach. O ile więc pierwszy wypis z dzieł świętego Tomasza na temat czterech sensów znalazł się na końcu jednego z głównych tekstów wspomnianego bloku, o tyle drugi znalazł się zaraz po dodanych do niego trzech krótkich tekstach o charakterze prawniczym i dokumentach papieskich. Uwzględniając natomiast spostrzeżenie Ulanowskiego, że został wpisany tą samą ręką, co przywołany wcześniej tekst świętotomaszowy, można ustawiać uzasadnione pytanie, czy jego źródłem nie były również kwestione z dekwodliwe, napisane przez tego autora. Nie mógł być to z pewnością kolejny ustęp przywołanej już kwestii, czyli część akt 5, gdzie święty Tomasz odnosi się do możliwości zastosowania różnej liczby sensów w egzegezie Pisma Świętego. Ulanowski nie określił z pewnością tego fragmentu mianem traktacik o liczbach ze względów merytorycznych. Pomocne w identyfikacji wypisu okazuje się zestawienie wszystkich artykułów kwodlibetów, w których jakaś liczba staje się głównym przedmiotem zainteresowania. I tutaj w materiałach, które Państwu przedstawiłem, przekazałam tam tabelę, w której właściwie wyszukałem wszystkie kwodlibety, gdzie pojawia się słowo numerus i jakiś sposób odniesienia do niego. Z dokonanego zestawienia wyraźnie wynika, że jedyny ustęp, który ze względu na treść można by zatytułować jako traktacik o liczbach, to argument pierwszy, jak jeden w kwodlibecie 11, kwestia pierwsza. Circa immensitatem verodei quesitum fui utrum solius dei sit proprium esse ubique. Tylko tutaj święty Tomasz mówi bezpośrednio o naturze liczby. Kolejnym tekstem samodzielnym, o którym wspomina Ulanowski, jest traktacik o modlitwie za wszystkich. Podobnie jak w przypadku poprzedniego wypisu, tak i tym razem nie ma możliwości skonfrontowania ustaleń z zawartością rękopisu. Ulanowski podał natomiast w tym wypadku jedynie incipit tekstu. Triplex causa notatur, quare debemus pro omnibus orare. Próba identyfikacji tego tekstu jest trudna. W tekstach świętego Tomasza nie udało się bowiem znaleźć tekstu posiadającego równobrzmiącą frazę. Wskazany incipit zawiera jednak interesujący element stylistyczny, mianowicie wyrażenie triplex causa za notatur quare. Ma ono formę dyskursywną, która kieruje raczej ku tekstowi negacyjnemu niż konglomeratowi pojedynczych kauzek. Zapewne po nim następowała enumeracja przyczyn. Konstrukcję tego typu można znaleźć w dziełach świętego Tomasza, zwłaszcza w komentarzu do Ewangelii świętego Jana. Ponadto wskazywanie triplex causa pojawia się również w jego komentarzach do sentencji do Ewangelii świętego Mateusza, do pierwszego listu do Tesaloniczan oraz do psalmu 19. Najczęściej stwierdzenie to używane jest w części respondeo. Za każdym razem następuje po nim odpowiednie wyliczenie racji. Treść incipitu zamieszczonego w MS-17 koreluje natomiast z tytułem i zawartością artykułu wchodzącego w skład kwestii de oratione. Summa teologie, secunda secunda, kwestia 83 de oratione, artykuł 7 utrum pro alis orare de meamus. Wprawdzie fraza triplex causa notatur quare nie pojawia się tu, jednak po części respondeo znajdują się trzy kolejne ustępy wyjaśniające stanowisko autora. Można się domyślać, że autor wypisu, podobnie jak w przypadku ostatniego zdania o sensach Pisma Świętego, nieco zmienił pierwsze zdanie cytatu, wskazując przy tym znajomość zwyczajów stylowych świętego Tomasza, a pominąwszy części dyskursywne pretera sed contra i sprowadzając część respondeo do krótkiego wprowadzenia, przywołał dalszy ciąg artykułu ad 1, ad 2, ad 3. Ostatnim z samodzielnych tekstów, którym autor Ulanowski wskazuje, są to króciutkie notaty z Izidora z Sewilli, bedy czcigodnego Jana Damasceńskiego.
Również w tym przypadku nie jest łatwo ustalić treść wypisu, który znajduje się na tej samej karcie co poprzedni. Ulanowski nie podał w tym przypadku żadnych szczegółów poza imionami autorów, na których kopista się powołuje. Zestaw imion autorów jest jednak znaczący, zwłaszcza imię Jana z Damaszku. Autor ten stworzył w języku greckim, a jedynym jego dziełem znanym na Zachodzie w interesującym okresie było De Fide Ortodoxa, wielka synteza wczesnośredniowiecznej dogmatyki chrześcijańskiej. Jej tłumaczenia na łacinę podjął się w połowie XII wieku Burgundiusz z Pizy na polecenie papieża Eugeniusza III. Ciekawie prezentuje się dalsza recepcja tego utworu w zachodnim chrześcijaństwie. Wkrótce po przekładzie skorzystał z niego Piotr Lombard, pisząc swoje sentencje, utwór, który w XIII wieku stał się jednym z najpopularniejszych wykładów teologii chrześcijańskiej. To ostatnie dzieło zostało z kolei przejęte przez franciszkańskich mistrzów z Paryża. Za główny podręcznik Aleksander Scheius i święty Bonaventura napisali do niego komentarz. W latach 50. XIII wieku sentencjami zajął się także święty Tomasz Akwinu. W tym miejscu można postawić bardzo ostrożne przypuszczenie. Uwzględniając obecność w 1217 wypisów z dzieł świętego Tomasza oraz częste powoływanie się tego ostatniego na Izydora Bedejana, należy się domyślać, że omawiany wypis pochodził z jednego z dzieł Akwinady. Warto przy tym podkreślić, że Ulanowski w przypadku Jana z Damaszku używa określenia damasce, co spółka z tym, jak określał myśliciela sam święty Tomasz. Podobnie jak w przypadku poprzednim, można przypuszczać, że autor wypisu korzystał z jednego dzieła świętego Tomasza, które była Summa Theologiae. Wszyscy trzej autorzy są tam cytowani, a zwłaszcza Jan z Damaszku, co przedstawia tabela, którą zamieściłem w materiałach Państwu przekazanych. Spośród 611 kwestii w Summa Theologiae, cytaty sprzywołane przez Ulanowskiego autorów znajdują się w 265 kwestiach. W 94 przywołany jest Izydor z Sewilli, w 47 Beda, w 161 z Damaszku. Zostawiłem tutaj wszystkie przywołania tych autorów. W wielu przypadkach w jednej kwestii pojawiają się cytaty z jednego lub z dwóch spośród wspomnianych autorów. Wśród przywołanych kwestii wszyscy trzej autorzy występują tylko w Summa Theologiae Secunda Secundae, kwestia 102, dotyczącej zagadnienia cielesnego miejsca raju. Warto jednak przyjrzeć się dziełom, które również mogły być do dyspozycji twórcy los w rękopisie MS-17. W ich przypadku trzej omawiani autorzy są cytowani w następujących kwestiach i dystynkcjach. I tutaj jest ta długa tabela, którą to zamieściłem w materiałach. Obecność wszystkich trzech autorów w obrębie jednej kwestii lub dystynkcji znajduje się w pięciu miejscach. Cytaty z czterech z omawianych autorów są tu rozproszone i nie odnoszą się do jednego zagadnienia. Natomiast uwagę przykuwa na kwestia trzecia z traktatu o złu wraz z kwestią drugą stanowiącą wykład De Peccatis i De Causa Peccati, gdzie wszyscy trzej autorzy zostali przywołani w artykule 6 dotyczącym grzeszenia. Co ciekawe, argument 8 ma swój odpowiednik w Summa Theologiae prima kwestia pierwsza. Być może zatem nie fragment kwestii o raju, ale wypis w zakresie penitencji stanowił treść glosy. Mogło tu dojść do podobnej sytuacji jak w przypadku wypisu z dekana z dekretu Gracjana. Autor wypisu zna Summa Theologiae prima 101 interesujący temat, o którym skądinąd wiedział, że został pełni przedstawiony w traktacie o złu. Brak u Ulanowskiego wskazania na świętego Augustyna, który również się pojawia w kwestii, jako jednego z autorów obecnych w rozważanej kwestii, może przemawiać za tym, że to raczej treść set kontra w Summa Theologiae 1, kwestia to druga, zawierająca rozważania o cielesności raju, stanowiła podstawę omawianego wpisu. Z drugiej jednak strony całościowe spojrzenie na tematykę wypisów mogłoby kierować uwagę ku zagadnieniu relacji niewiedzy do grzeszenia, której dotyczy kwestia z De Malo, jako bardziej użytecznej w kontekście penitencjarnego charakteru zespołu GLOS. Niestety z braku rękopisu na 17 nie można ostatecznie rozstrzygnąć tego zagadnienia. Teksty GLOS pochodzące z dzieł świętego Tomasza można uzupełnić jeszcze o trzy kolejne. Aby lepiej zrozumieć znaczenie i cel wypisów z dzieł świętego Tomasza, a przy tym ustalić datę ich umieszczenia w rękopisie MS-17, warto przyjrzeć się kilku tekstom znajdującym się w ich najbliższym sąsiedztwie, a także związanych z nimi tematycznie. Tu wskazać trzeba za wcześniejszy obadanego horyzont tekstów, które stanowią Glossa Tancreda, Ordo Iuricatio w postaci
pełnomocnictwa datowane na lata 50-60 XIII wieku, traktat Hermana z Minden, wypis z konstytucji Soboru Lajońskiego II, rozszerzona wersja wstępu do aparatu Tancreda, które zalicza się z wyjątkiem pierwszego tekstu do wypisów dokonanych jedną ręką. Cezurę dla nich stanowi rok 1274, kiedy miał miejsce Sobór Lajoński II. Teksty, o których będę mówił, stanowią kontekst wypisów z dzieł świętego Tomasza wpisane do rękopisu po nich, czyli po 1274 roku. Pierwszym z nich są wyciągi z bulli Innocentego IV i Marcina IV. Ulanowski zidentyfikował zamieszczony w MS 17 tekst wpisany tą ręką, który sporządziły losy, że ta sama ręka, która sporządziła wypisy tych bulli, sporządziła również losy w dziele Tancreda, o których mówiłem, te pierwsze, które tam wymieniałem. Incipit oficjalnego tekstu bulli różni się jednak ostatnim słowem od tego zamieszczonego w MS 17. Zamiast perfectus ma wyraz salutem. Z drugiej strony zapis zgodny z polskim daje się uchwycić w Henryka z Kantawy Traktatus Super Facto, Prelatorum et Fratrum, jednym z kodlibetów powstałych w latach 1277-1293 w Paryżu. Generalnie można powiedzieć, że bulle daje się zidentyfikować dokładnie właśnie z bullą Innocentego IV i Mikołaja IV, i Marcina IV, przy czym ta druga została wystawiona w Orwieto 13 grudnia 1281 roku. Tłem wystawienia obu tych dokumentów jest konflikt między klerem świeckim a zakonami mendykackimi o cura animalum, o opiekę nad duszami. W 1254 roku papież, opowiadając się za pierwszą ze stron, wydał obszerną bullę etsi animarum affectances, ograniczając posługę kaznodziejską spowiedniczą zakonników, natomiast nakazał im ścisłe przestrzeganie prawa parafialnego, zakazał spowiadania cudzych parafian bez zezwolenia właściwego kapłana oraz ograniczył wolność głoszenia kazań i pochówku. Szybka śmierć Innocentego IV i bulla nec insolitum est Aleksandra IV jeszcze w tym samym roku doprowadziły do zniesienia wymienionych zakazów. Z biegiem lat przywileje mendykantów zostały jeszcze rozszerzone, a ich ukoronowanie była właśnie bulla Marcina IV ad fructus uberes z 1281 roku. Z tej perspektywy należy zwrócić jeszcze uwagę na objętość tekstu. Poświęcono na niego w MS 17 jedynie dwie strony. Oryginalna bulla Innocentego IV jest dużo dłuższa. Autor wypisu musiał dokonać zatem jej skrótu, a skoro nie ona przykuła uwagę Ulanowskiego, to znaczy, że nacisk kompilatora padł na dokument Marcina IV z 1281 roku. Ostatnim tekstem, który uzupełnia wypisy ze świętego Tomasza, jest formuła spowiedzi powszechnej. W kontekście powyższych ustaleń warto zwrócić na niego uwagę. Zbiorowy podmiot liryczny wyznaje, że zgrzeszył przeciw Bogu, świętej Marcie, świętym aniołom, świętemu Piotrowi i wszystkim apostołom, przeciw świętemu Wojciechowi i wszystkim męczennikom, przeciw świętemu Mikołajowi, wszystkim wyznawcom i wszystkim świętym. Następnie pojawia się katalog około 20 grzechów, wreszcie następuje akt zawierzenia Bogu, świętej Marii, świętemu Piotrowi, wszystkim świętym i kapłanowi. Mimo że ostatni ustęp modlitwy, czyli akt zawierzenia, wskazuje na możliwe praktyczne jego wykorzystanie w trakcie mszy, to zabytek mógł służyć także jako pomoc zarówno w praktyce penitencjarnej, jak i w nauczaniu, stanowiąc uhierarchizowany katalog świętych istot i ludzkich słabości. Można wskazać kilka elementów datujących powstanie tekstu. Jednym z nich jest wskazanie na 40-dniowy post, zarówno rocznik kapituły krakowskiej, jak i rocznik kapituły poznańskiej pod tytułem 1248 roku wspominają o odbyciu we Wrocławiu synodu prowincjonalnego pod przewodnictwem legata Jakuba archidiakona Leodium, późniejszego papieża Urbana IV. Polacy zostali wówczas zwolnieni z rozpoczynania Wielkiego Postu od 70-nicy. Tym samym skrócono czas jego trwania do standardowych w chrześcijańskim świecie 40 dni. Rok 1248 zaś należy zadać za terminus postquem z pisania utwara. Warto w tym miejscu poruszyć również kwestię pozostawienia świętego Wojciecha na czele męczenników. Jeśli by wskazany formularz powstał około 1248 roku, sytuacja ta wydawałaby się oczywista.
ze względu na brak oficjalnego jeszcze kultu świętego Stanisława, którego kanonizacja miała miejsce w bazylice świętego Franciszka w Asyżu w dniu 8 września 1253 roku. Z drugiej strony istnieją bardzo mocne przesłanki, zwłaszcza tematyka, aby omawiany formularz zaliczyć do grupy tekstów obejmujących wypisy z dzieł świętego Tomasza i bóle mendykackie. Tu się też odwołam do wykładu profesora Kaliszewskiego, że właściwie można by było powiedzieć, że modlitwa została napisana według 5 zasad, według których święty Tomasz napisał swój wykład modlitwy Ojcze Nasz. Terminus circa kwenzacji tożsamości ręki, która w rękopisie MS-17 wprowadziła głosy do dzieła Goffreda de Trano oraz bulle papieskie, stanowi data Orvieto 13 grudnia 1581 roku. Obecna w dokumencie papieża Marcina IV skierowanym do generała i ministrów prowincjonalnych franciszkanów. Akt zawiera pozwolenie dla franciszkanów na głoszenie kazań oraz udzielanie sakramentu spowiedzi i pokuty. Wypisy z dzieł świętego Tomasza nawiązują tematycznie do treści tego dokumentu. Obejmują zagadnienia konieczności spowiedzi, wyznania wiary, zależności winy od postawy człowieka, wielości sposobów odczytania pisma, ujęcia liczby w modlitwie, a także eschatologii, o ile identyfikacja kwestii miejsca raju jest właściwa, ewentualnie jeśli jest to ta druga wersja, to w tym momencie byłaby relacja niewiedzy i grzechu, która tematycznie tu by lepiej pasowała. Natomiast nie mamy kryteriów tutaj, żeby ocenić w tej chwili, która była właściwa. W kontekst znaczeniowy tych treści wpisuje się również omówiony wyżej formularz spowiedzi powszechnej. Niczego nie da się powiedzieć o obecności dzieł świętego Tomasza w Płocku w latach 80. XIII wieku. Wprawdzie istniał tu klasztor dominikański świętego Dominika, ufundowany w latach 30. XIII wieku oraz kolegiata świętego Michała od XII wieku mogąca być przy katedralnym ośrodkiem intelektualnym. Nie sposób jednak nic powiedzieć o zawartości ich bibliotek. Wetulani nie odnotował w zgromadzonym w latach 20. XX wieku księgozbiorze płockim żadnych rękopisów zawierających dzieła teologa, jakkolwiek nie opisał wszystkich dostępnych w zasobie ksiąg rękopis świętych. Bez opisu pozostało nieco ponad 50 woluminów. Jednocześnie należy uwzględnić przekształcenie księgozbioru w toku kolejnych wieków, co skłania do pozostawienia kwestii obecności dzieł świętego Tomasza w Płocku jako nierozwiązanej. Święty Tomasz z Akwinu był jednak związany z Orvieto. Jako kaznodzieja generalny na Apolu w latach 1261-1265 powierzono mu tam funkcję lektora dominikańskiej konwencji Sant'Domenico. W Orvieto istniało zatem studium, w którym w latach 80. XIII wieku wciąż musiała być żywa tradycja obecności świętego Tomasza i jego nauczenia. Przeprowadzona była analiza wykazała, że autor wypisów skorzystał z Summa Theologiae sekundę sekundę, przy czym w jednym przypadku najprawdopodobniej sięgnął do dekretu Gracjana, ponadto do Quaestiones de quod libet, część pierwsza, oraz do Summa Theologiae, część pierwsza lub Traktat o złu. Jeśli chodzi o Concordia Discordarium Canonum Gracjana, warto tutaj zaznaczyć, że była jednym z podstawowych podręczników obok Biblii, sentencji i dekretałów zatwierdzonych na dominikańskiej w kapitule prowincjonalnej Witerbo już w 1264 roku. Oddano je do użytku księgi te, czyli Biblię, sentencje i dekretały i Concordia Gracjana, oddano do użytku braci nauczających, lektorów, po śmierci których dziedziczyli je prowincjałowie. Wobec tego sięgnięcie tutaj do dzieła Gracjana nie jest niczym niezwykłym i tym bardziej prawdopodobnym. Pisma wykorzystane przez autora wypisów nie pochodziły zatem z okresu pobytu teologa w Orvieto, ale z późniejszych okresów nauczania w Rzymie i po raz drugi w Paryżu. No i kontekst historyczny wypisów. Momentami, w których autor wypisów mógł spotkać się z piśmiennością świętego Tomasza z Akwinu, były wobec tego dominikańskie kapituły generalne, studia w Paryżu, bądź Sobór Lajoński II w 1274, na którym była również obecna polska delegacja. Najbardziej jednak prawdopodobne jest, że wypisów dokonano właśnie w Orvieto, gdzie pisma mogły zostać sporządzone bądź na bieżąco, bądź już po śmierci teologa w 1274 roku. Do wniosku takiego prowadzi to kontekst historyczny. Kilka dni po wystawieniu bulli dla franciszkanów, o których mówiłem,
o której mówiłem, Marcina IV. W dniu 23 grudnia 1281 roku papież także w Orwieto wydał dokument zatwierdzający elekcję wrocławskiego franciszkanina Henryka z Brem na arcybiskupstwo gnieźnieńskie. Odbiorcą byli sam elekt, a kopie pisma miały trafić do kapituły gnieźnieńskiej, kleru Gniezna i diecezji gnieźnieńskiej, biskupów sufraganów w prowincji, już ostatnie kilka zdań, prowincji gnieźnieńskiej, ludu Gniezna i diecezji gnieźnieńskiej oraz osobno do księcia Krakowa, księcia Wielkopolskiej i księcia Wrocławia. Na dzień 13 grudnia 1281 roku datowany jest również dokument papieski zatwierdzający nadania Bekaryzy wrocławskiej, poczynione przez Henryka Pobożnego, księżnę Annę i Władysława arcybiskupa salzburskiego. Oba akty świadczą o obecności polskiej delegacji na Boże Narodzenie w zimie 1281-1282 roku w Orwieto, gdzie ze względów politycznych mieściła się siedziba papieża. Wówczas rozrządzono omawiane wypisy z dzieł świętego Tomasza. Przedstawiony tu zespół GLOS, w których wykorzystano dzieła świętego Tomasza, stanowi świadectwo autorytetu dzieł teologa, który dał o sobie znać w kontekście kwestii penitencjarnych związanych z mendykantami w 1281 roku. Dziękuję bardzo.